Czy moje życie ma sens? Po co żyję na tym świecie? I co jest celem mojego życia? Chyba każdy chciałby znać odpowiedź na te pytania. To właśnie poczucie sensu sprawia, że kiedy budzimy się rano, chce nam się żyć, działać, pracować i zmieniać świat na lepsze. Poza tym poczucie sensu pomoże nam przezwyciężyć nawet największe cierpienie. Dlatego dziś powiem Ci, jak odkryć sens życia, a przewodnikiem będzie specjalista od sensu, czyli Viktor Frankl. Kim był Viktor Frankl? Viktor Frankl był żydowskim psychiatrą, który w 1939 roku zaczynał swoją karierę we wiedeńskim szpitalu. Niestety wraz z rozpoczęciem wojny jego życie całkowicie się zmieniło. Został on zesłany do obozu koncentracyjnego i w jednej chwili musiał porzucić swoją żonę, karierę i rodzinę. Jednak pomimo cierpienia, śmierci małżonki i nieludzkich warunków, Frankl do końca wierzył, że ma po co żyć. Jak później opisywał w swojej książce, to właśnie poczucie sensu pozwoliło mu przetrwać obozowy koszmar. Natomiast po wyjściu z obozu założył on nurt terapeutyczny nazywany logoterapią, oparty na leczeniu za pomocą poszukiwania sensu. Uczucie pustki. Według logoterapii sens życia jest główną motywacją człowieka oraz jego podstawową siłą napędową. Frankl zaobserwował, że w obozach koncentracyjnych przeżywali zazwyczaj ci, którzy mieli po co żyć. Według niego zadanie do wykonania czekające poza murami obozu było najlepszym prognostykiem przetrwania. Ludzie, którzy trzymali się mocno swojej życiowej misji, byli w stanie przetrzymać nawet najgorsze zło. Natomiast ci, którzy stracili wiarę, nadzieję i sens, popadali w apatię i najczęściej nie byli w stanie przetrwać obozowego horroru. W momentach, gdy brakuje nam sensu, pojawia się pustka egzystencjalna, która objawia się w postaci zniechęcenia, apatii, wypalenia czy nudy. Pustka egzystencjalna może też przybrać różne maski w postaci pogoni za pieniędzmi, posiadaniem coraz to nowych przedmiotów, władzy czy hedonizmu. A także może przybrać bardziej łagodne formy, jak na przykład Sunday Blues, kiedy po całym tygodniu zawrotnego tempa życia dopada nas smutek, pustka, nostalgia i przygnębienie. Pustka egzystencjalna nie jest jednak objawem choroby. Ten rodzaj napięcia jest w opinii Frankla zdrowy, a nawet potrzebny, aby dojść do pewnych wniosków w swoim życiu. Stan pustki powoduje napięcie, które prowokuje do zadawania głębokich pytań i poszukiwania ukrytych na pierwszy rzut oka pragnień wewnętrznych. Wewnętrzny konflikt motywuje do poszukiwania rozwiązań oraz odnalezienia swojego powołania. Pewna doza takiego napięcia jest więc jak najbardziej naturalna dla zdrowia psychicznego człowieka. Podobnie jak architekci zwiększają obciążenie łuku, aby go wzmocnić i spoić, tak samo człowiek potrzebuje pewnej dawki napięcia egzystencjonalnego, aby funkcjonować w rozkwicie. Frankl uważał, że każdemu człowiekowi do pełnego życia potrzebny jest rozdźwięk między tym, czego już dokonał w swoim życiu, a tym, co chce jeszcze osiągnąć. Niezwykle ważne są tutaj więc życiowe cele i zadania oraz nieustanne starania w celu ich osiągnięcia. To właśnie próba osiągnięcia swoich wewnętrznych celów jest najbardziej motywująca w życiu, ponieważ człowiek zamiast spokojnej i jałowej egzystencji potrzebuje wyzwania, które stanie się kołem zamachowym jego życia. Ponoć jednym z pierwszych pytań, jakie zadawał Frankl swoim pacjentom, było: dlaczego pan, pani nie popełni samobójstwa? To pytanie może nam wydawać się brutalne, ale odpowiadając na nie uczciwie, człowiek jest w stanie samodzielnie i szybko znaleźć powody do życia. Jak odkryć sens życia? Według Frankla człowiek nie nadaje sensu swojemu życiu. Odkrywa go za pomocą samoobserwacji oraz analizy swojej sytuacji, otoczenia i okoliczności. Zamiast więc pytać, jaki jest cel mojego życia, spróbuj odwrócić to pytanie i zobaczyć, czego życie od ciebie oczekuje. Co świat ci aktualnie mówi, do czego cię zachęca i jaką odpowiedzialność chce ci powierzyć. Każda istota ludzka ma swój własny, indywidualny i unikalny sens, a naszym zadaniem jest go odkryć i za nim podążać. Pamiętajmy też, że sens naszego życia może się zmienić wiele razy na przestrzeni czasu. Dlatego sens życia zawsze warto odkrywać tu i teraz. Nie zawsze jest to jakaś mega wzniosła idea. Tak samo cenne są małe i drobne cele, które mogą się zmieniać z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, a nawet z dnia na dzień. Szukanie abstrakcyjnego i oderwanego od rzeczywistości sensu to droga donikąd.
lepiej szukać sensu w takich okolicznościach, jakie są, w takim otoczeniu, w którym aktualnie się znajdujemy i z takimi cechami charakteru, które mamy. Zapytaj więc siebie, do czego dziś nawołuje Cię Twoje życie. Poza tym według Frankla nie warto skupiać się tylko na samym celu, ponieważ to nie cel, a droga jest tym, co daje nam poczucie zadowolenia i szczęścia w życiu. Samo osiągnięcie celu oczywiście jest satysfakcjonujące, ale wystarcza tylko na chwilę. Natomiast fakt, że podążamy w obranym kierunku, nieustannie daje nam poczucie sensu i motywuje nas do działania. Zatem powinniśmy odwrócić znaną nam teorię i traktować cele jako środek do prawdziwego celu, jakim jest podążanie we właściwym kierunku. Jeśli po tych wskazówkach wciąż trudno Ci odkryć, co może być sensem Twojego życia, to nie martw się. Frankl opisał trzy drogi, które z pewnością Ci w tym pomogą. Po pierwsze, sens życia możemy znaleźć w zaangażowaniu w twórczą pracę, zgodną z wewnętrznymi celami i wartościami. Pomyśl o tym, co lubisz robić, co przepełnia Cię pasją i motywacją i poświęć się temu, a na pewno da Ci to poczucie sensu. Po drugie, sens życia możemy odkryć w relacji z drugim człowiekiem i poprzez doświadczenie chwili. Pomyśl o ludziach, którzy są dla Ciebie ważni. Zastanów się, czy poświęcasz im wystarczająco dużo czasu i czy kiedy już się z nimi widzisz, jesteś w 100% obecny na tym spotkaniu. Po trzecie, sens życia możemy odkryć poprzez postawę, jaką przyjmujemy wobec nieuniknionego cierpienia. Warto zastanowić się, czy mamy w swoim życiu coś, co pomaga nam przejść przez trudne momenty. Czy jest coś, co sprawia, że cierpienie staje się bardziej znośne i że mamy o co walczyć. Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu doświadcza jakichś trudności. Dlatego warto mieć poczucie, że jest o co walczyć i że nawet w takich momentach życie ma sens. Viktor Frankl ostatecznie wyróżnił jeszcze tak zwany nadsens. To, co wymieniliśmy wcześniej, jest związane z naszą cielesnością i naszym życiem. Nadsens jest natomiast sensem wynikającym z wiary w Boga. Z wiary, że nasze życie nie kończy się z momentem śmierci i że po jego zakończeniu czeka na nas coś, o co warto się starać. Nie chodzi o to, że ludzie niewierzący nie mogą odkryć sensu życia. Frankl zaznaczał jednak, że nie ma czegoś takiego jak ateizm. Niektórzy z nas wierzą w pieniądze, inni w sukces, a jeszcze inni w ludzi. Wiara w Boga jest natomiast nakierowana na kogoś, kto nieskończenie nas kocha i kto pragnie naszego wiecznego szczęścia. Dajcie znać, czy Wy odnaleźliście swój sens życia i swoją życiową misję. A jeśli podobał się Wam dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek. Natomiast po więcej materiałów edukacyjnych zapraszamy na naszą stronę odnaleźćsiebie.edu.pl. Do zobaczenia.